Koleżanki i koledzy, witam serdecznie, panie i panowie, szanowni goście, na drugim forum Wielkopolskich Uniwersytetów, a mówiąc ściśle, na drugim forum kadry zarządzającej Uniwersytetów III wieku w Wielkopolsce. Miło, że dotarliście i wczoraj, i dzisiaj. No i rozpoczniemy nasze spotkanie od takiej pewnej refleksji. Otóż rok temu, 11 i 12 marca, byliśmy w większości w tym gronie w Lesznie. W Lesznie podpisaliśmy porozumienie zgodnie z protokołem, który trzymam w ręku. Było 18 wielkopolskich UTW oraz dwie organizacje. Porozumienie, które przede wszystkim zobowiązywało nas, abyśmy co roku się spotkali, a to pierwsze w Lesznie, dlatego wczoraj byłem wieczorem osobiście po panie Zeszna, miało charakter pierwszego forum, czyli to dzisiejsze ma charakter drugiego forum. I miło, że dotarliśmy i cieszę się z tego, że w takim dużym gronie. Otóż na dzień dzisiejszy w Wielkopolsce jest prawie 31 uniwersytetów. Mówię prawie, bo podobno jest jeszcze 32, ale na sali dzisiaj mamy 26 uniwersytetów. Za chwilę je sobie tutaj przedstawimy, a dwa uniwersytety są z nami duchowo. I oczywiście też o nich wspomnimy. Po pierwsze, to porozumienie zobowiązywało mnie, jako że zgodziłem się, aby przyjąć nas tu do Ostrowa Wielkopolskiego za rok. Po drugie, określiliśmy sobie nasze zadania, które czekają nas i dzisiaj, i jutro. Mamy opracować kalendarz wspólnych naszych działań kulturalnych, sportowych, turystycznych, wydarzeń wewnętrznych, zewnętrznych. Ale przede wszystkim, i to jest nasz główny cel, chodzi nam o integrację ruchu uniwersyteckiego Wielkopolski Uniwersytetu III wieku. Miałem wiedzieć, że 14 września 2011 roku Parlament Europejski i Rada Europy ogłosi rok 2012 Europejskim Rokiem Aktywności Osób Starszych i Solidarności Międzypokoleniowej. A to również bardzo ważne wydarzenie, które dzisiaj i jutro będzie nam towarzyszyło podczas naszych obrad. Każde państwo członek Unii Europejskiej zostało zobowiązane do opracowania planu działania w tym zakresie. Taki plan również mamy, ale powiem, że Ministerstwo odpowiednie polityki społecznej, pracy polityki społecznej bardzo dużo zyskało, dlatego że zgłosiło się do naszej organizacji i oczywiście mamy także i tutaj swój udział. Jak państwo wiecie, w kalendarzu zawartym w tym planie jest 18 wydarzeń Uniwersytetu III wieku, w tym dwa w Ostrowie Wielkopolskim i to jest to pierwsze. Wreszcie cieszę się, ale skąd wtedy miałem wiedzieć, że rok 2012 będzie ogłoszony rokiem Uniwersytetu III wieku. Ale wtedy skąd miałem wiedzieć? A już teraz wiem, że 1 lutego dzięki działalności między innymi, za chwilę będę mówił kogo, taki rok jest ogłoszony i również musiałem to zmodyfikować, planując dzisiejszy spotkanie. Możemy im poklaskać. I nie jest to jedna pokiwana, nie zna, pokiwana, nie zna, tak. Gostyń, tak. Grodzisk, tak, proszę. Jarocin, świetnie. Kalisz, pięknie. Konin, jest Konin. Krobia, jest Krobia. Leszno, jest Leszno. Międzykut. Yeah. O, jest Międzykut, świetnie. Ostrów Wielkopolski, taki wany. Ostrzeszów. Jest Ostrzeszów. Piła. Yeah. Jest Piła.
Leszek. Jest Leszek, tak. Poznań UTW. Jest. Mamy otwartą przednicę ekonomiczną. Poznań nie mamy jeszcze. Rawicz. Jest Rawicz. Sieraków. Mamy Sieraków. Stęszew. Jest Stęszew. Szamotuły. Tarnowo Podgórne. Pięknie. Wolsztyn. Pięknie. Września. Śrem. Śrem gdzie jest? Nie ma myśli? Nie da tak jeszcze. Pan Jerzy, ale dotrze. A gdzie jest Kępno? Śpi. Nie ma Kępna? Nie ma Kępna jeszcze. Chciałem specjalnie. Jest Kępno? Nie ma jeszcze Kępna. To jest dziecko, które urodziło się we wtorek dopiero. W związku z tym może jeszcze nie dotarło, ale będzie na pewno tu obecny. A Sycu mamy? Nie ma Sycowa. A Góra? Nie widzę. A gdzie jest Góra? No, proszę Państwa, jest Góra. Oczywiście poza Wielkopolską, ale oczywiście składała mi życzenia urodzinowe o godzinie 6:18, dlatego też tu jest między innymi dzisiaj. Witam Was jeszcze raz bardzo serdecznie. A proszę? A nie czytają Wątgrowca? Przecież tak, Wągrowiec i wyczytałem Wolsztyn? Tak, to już dobrze. To są już wszyscy. Środa. Kogo nie? Środa. Była. Były. Środa. A środę nie ma. Też nie ma. Ale witamy środę. Ale jest środę, witamy środę. Witamy środę. Panie i panowie, pozwólcie, że teraz powitam własnych gości. Proszę teczki przewrócić na sam koniec. Mam, prawda, na drugą stronę. O! I tam jest kolejność powitania. Witam bardzo serdecznie Katarzynę Ścieżkę przez 3, asystentkę projektu Seniorzy w Akcji Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Oczywiście za chwilę będę dziękował, ponieważ nie byłoby tego spotkania, gdyby nie właśnie te osoby. Witam serdecznie pana Zenona Kłopockiego, dyrektora Wydziału Zamiejscowego w Ostrowie Wielkopolskim Społecznej Akademii Nauk w Łodzi. Proszę Państwa, przez 5 lat tu z sobą współpracujemy i jest nam dobrze. Powiem, że nawet modne słowo tu użyję, no, przystawani jesteśmy do siebie. Witam serdecznie pana doktora inżyniera Tadeusza Sarnowskiego, dziekana Wydziału Zamiejscowego Ostrowie Wielkopolskiej Społecznej Akademii Nauk w Łodzi i przewodniczącego Rady Programowej naszego Uniwersytetu. Witam bardzo serdecznie Pawła Rajskiego, starostę ostrowskiego. Jest to oświatowiec, człowiek, który zna się bardzo dobrze na oświacie. Jest również sojusznikiem różnych stowarzyszeń, a jednemu przewodniczy, bardzo interesującemu, ciekawemu i bogatemu. To jest taki owsiak w Ostrowie, no, tak należy powiedzieć. I proszę Państwa, mam nadzieję, że w tym roku również wydamy publikację na okoliczność pięciolecia, a dzięki temu, że podjął się między innymi patronować naszemu forum, jesteśmy tutaj. Jeszcze pani Marleny nie widzę. No i proszę Państwa, osoba, która jest szczególną postacią, to koordynator Ogólnopolskiego Porozumienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku, pani Krystyna Lewkowicz. To ona nie spała, gdzieś tam pewno od kwietnia, tak jak mówiłem, czy od maja, myśli, wiem jak wczoraj było wieczorem, ile się telefonów urywa, to ona między innymi jest inicjatorem tego, że 19 marca nie jesteśmy w Ostrowie, a będziemy w Warszawie. Bardzo serdecznie dziękuję. A w Warszawie, proszę Państwa, z tego grona będzie aż 18 uniwersytetów, czyli bardzo dużo.
dużo, biorąc pod uwagę, że na liście jest 258. Witam serdecznie media, nasze ostrowskie i regionalne, a szczególnie przedstawiciela, czyli redaktora naszego rynku, który objął patronat medialny na drugim forum Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Panie Krzysztofie, niech się Pan pokaże. A z tyłu jest Uniwersytetu w kadrze zarządzającej ogłaszam za otwarte. Panie starosto, proszę o zabranie głosu. Drugie forum, drodzy Państwo, drogie Panie, drodzy Panowie, zostało otwarte, a ja jako starosta mogę z dumą powiedzieć, że dziś i jutro Ostrów będzie stolicą Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Nie Poznań, nie żadne inne miasto, tylko Panie Prezesie, my z dumą możemy powiedzieć, że to Ostrów jest stolicą. I ja jestem naprawdę z tego bardzo zadowolony i myślę, drogi, tak pozwolę sobie do kolegi Józefa powiedzieć, bo jesteśmy od wielu, wielu lat znamy. Myślę, drogi Józefie, że masz w nas sojuszników, masz tych, przed którymi, u których drzwi dla ciebie są otwarte. Drodzy Państwo, dał ten śnieg. Józef, pan prezes, przepraszam, mówił o tym, że miało to być na wiosnę, że miało być ciepło, ale drodzy Państwo, ja wiem, że w Waszych sercach, mimo że Panie śnieg, że jest właśnie dużo ciepła, dużo życzliwości i przede wszystkim jest to, co naprawdę podziwiam. Sam jestem tym, który działa w organizacjach pozarządowych i podziwiam, bo wiem, co to znaczy, jeśli jest zapał i jeśli jest to twórcze chcenie. Państwu się chce chcieć. I z tego powodu jestem w stosunku do Państwa bardzo zobowiązany, że takich ludzi można gościć. To bardzo wiele organizacji uniwersytetów, żeby zechciały podjąć się organizacji obchodów Roku Uniwersytetu. Wszyscy życzyli nam zdrowia, szczęścia, pomyślności, ale do takiej bezpośredniej pracy nie było zbyt wiele chętnych. Natomiast, proszę Państwa, pozyskaliśmy takie organizacje właśnie, Fundację dla Uniwersytetu Jagiellońskiego, którą Państwo znacie, i Ogólnopolską Federację Uniwersytetów Trzeciego Wieku, i to już samo w sobie jest pewnym sukcesem, dlatego że jak Państwo wiecie, te organizacje kiedyś, w dawnych czasach, w pewnym sensie ze sobą rywalizowały, a teraz ze sobą bardzo ściśle współpracują. Proszę o planszę następną. Bardzo szybko tylko powiem, że cała ta akcja obchodów odbywa się dzięki wsparciu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności za pośrednictwem Towarzystwa Inicjatyw Twórczych EU, które jest w tym wypadku jednostką finansującą, kontraktującą środki pomocy amerykańskiej. Dalej proszę. Jednocześnie chciałabym powiedzieć, że sam kongres i obchody znacznie wykroczyły ze swoim budżetem poza dość dużą kwotę, jaką wyłożyła Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, bo aż 100 tysięcy złotych. To jest ogromne wsparcie dla tego kongresu, no niemniej jednak koszty organizacyjne wyniosły ponad 300 tysięcy i w związku z tym musieliśmy bardzo usilnie zabiegać o sponsorów. Takim głównym sponsorem i współorganizatorem jest agencja Baby Bombers z koncernu Media Express. Jest to dla nas ogromne wsparcie, bo zarówno organizacyjne, jak i finansowe. Proszę dalej. Proszę Państwa, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego jest prezydent miasta stołecznego Warszawy, pani Hanna Gronkiewicz-Walc. Miasto również weszło w ten kongres w ten sposób, że udostępniło salę kongresową na odbycie kongresu. Zaistniała publicznie 16 listopada 2009 roku na pierwszym wjeździe Uniwersytetów Trzeciego Wieku będących członkami Ogólnopolskiego Porozumienia. Przypomnę, że dzisiaj Ogólnopolskie Porozumienie liczy już sobie 65 uniwersytetów. Jest to instytucja nieformalna, nierejestrowana w sądzie, ale instytucja, która sporo dla uniwersytetów robi, przekazuje bieżącej wydawnictwa, a zatem jeżeli ktoś z Państwa chciałby przystąpić, bardzo proszę, nie pobieramy żadnych składek ani żadnych innych ciężarów, nie nakładamy na swoich członków. Proszę dalej. Proszę Państwa, o co nam chodzi w tych obchodach Uniwersytetów, Roku Uniwersytetów Trzeciego Wieku? Wiecie Państwo, jak wielką rolę uniwersytety odgrywają w społeczeństwie obywatelskim i dla samych seniorów. Wiecie również, że przejęły z
znaczną część tak zwanych zadań własnych gmin w zakresie polityki społecznej i wykonują te zadania lepiej niż inni. My potrafimy rozmnożyć pieniądze, bowiem za środkami, które otrzymujemy od samorządów idzie ogromny nakład pracy społecznej, naszej wolontariackiej, także my potrafimy za złotówkę otrzymaną dać usługę wartą co najmniej złoty 50, w przeciwieństwie do innych, którzy muszą z otrzymanej złotówki co najmniej 30 groszy przeznaczyć na koszty organizacji. Jak się artysta grafik z Warszawy, pan Jacek Surawski, który opracował nam logo Uniwersytetu III wieku. Jedni twierdzą, że emanuje z niego jakaś pozytywna energia i kolorystyka jest świetna. Inni oczywiście krytykują, bo tacy zawsze są. Natomiast uważamy, że jest ono komunikatywne, jest ono sympatyczne, kolorystycznie przyjazne i rzeczywiście te słoneczka tam emanujące z tego liścia dają jakiś pozytywnej energii. Oczywiście ten znak również nie jest. Wprawdzie prawa autorskie zostały na nas cedowane, ale nie uzurpujemy sobie żadnych tutaj roszczeń z tego tytułu. Jeżeli Państwo chcecie się posługiwać tym znakiem, a widzę, że się posługujecie, bardzo dobrze, do celów promowania tego roku, konferencji, materiałów informacyjnych, proszę się zwracać do nas, będziemy przekazywać wersję z logotypem do używania do celów właśnie roku Uniwersytetu III wieku, oczywiście nie III wieku, zwłaszcza, że w międzyczasie, jak powiedział pan prezes, Unia Europejska przyjęła uchwałę o ustanowieniu roku aktywności osób starszych, a zatem jakby tutaj nakładały się te zadania, ale nie do końca. Nasza inicjatywa po pierwsze jest starsza, po drugie odnosi się do bardzo konkretnych działań, czego może nie do końca można powiedzieć o roku europejskim. Proszę państwa, powstał również portal społecznościowy o takim adresie, proszę sobie zapisać, bo na tym portalu ukazują się wszystkie bieżące komunikaty dotyczące kongresu i dotyczące organizacji samych obchodów i problemów, które są. I oczywiście nie życzę Państwu, żebyście się, że tak powiem, spotkali z Urzędu Skarbowego w czasie kontroli, ale nie czekajmy na to, tylko podejmijmy wyzwanie podnoszenia naszych własnych kwalifikacji. Jeszcze raz Państwu bardzo serdecznie dziękuję i gratuluję, że podjęliście dzisiaj ten temat na tej konferencji i myślę, że będziemy się w tym temacie jeszcze wielokrotnie spotykać. Bardzo dziękuję za uwagę. Pani Kasia, że to powiem, ma głos tu, czy ta nie lubię. Co nie wiedziałem, to to, co zaczęliśmy sobie, to pytanie, które nam przyświeca i które zadajemy osobom starszym, to jest pytanie, co będzie rządu na emeryturze. To pytanie wynika też z tego, że staramy się zmieniać stereotyp, tak, wizerunek osoby starszej w Polsce. I myślę, że też tego dotyczy aktywizacja osób starszych, żeby łamać też pewne bariery i stereotypy w Polsce, które są i z którymi my na co dzień musimy się mierzyć w programie. I różnie to wychodzi, ale to jest też pytanie, które stawiamy przede wszystkim już osobom starszym. Nie ukrywam, że nam dostaje to w głównej mierze osoby starsze, ale nie ukrywam, że emerytura jest czymś, o czym już teraz powinniśmy myśleć, bo to nie jest tylko zagadnienie i aktywizacja, prawda? Być aktywnym na emeryturze, to nie jest zagadnienie, które się, jest pytanie, które sobie powinniśmy stawiać w wieku, prawda, 55+. Ja uważam i moi współpracownicy też uważają, że po prostu to już powinniśmy teraz. W naszym programie też pracujemy, też kształcimy liderów animacji społecznej, liderów 55+. Którzy właśnie chcą wpływać na swoje otoczenie, na wyzwania, jakie stawia, na to budować, prawda, współpracę z lokalnymi instytucjami, chcą zachęcać do działania inne osoby, tworząc tym samym kapitał. Ciekawe, co ja po prostu mogę też tutaj po wystąpieniu opowiedzieć trochę o konkursie, który ma już swoją piątą edycję. Seniorzy w akcji to konkurs ogólnopolski, który wspiera inicjatywy na działania społeczne osób starszych, które do inicjatywy włączają aktywnie inne osoby starsze z naszego otoczenia, ale też inne grupy społeczne, dzieci, młodzież,
niepełnosprawnych często otaczają różne instytucje, które budują partnerstwo z innymi instytucjami, budują wspaniałą sieć relacji w społeczeństwie lokalnym, budują tym samym, wzbogacają kapitał społeczny naszej społeczności. Tym animatorem, liderem 55+, autorem pomysłu, może zostać osoba 55+ samodzielnie, może zgłosić swój projekt, bądź parze międzypokoleniowej, czyli z osobą, my sobie ustaliliśmy taki limit do 30 roku życia, ale już teraz mogę powiedzieć, że od przyszłego roku to będzie się zmieniać w związku z zmianą dotyczącą wieku. Panią doktor Ewę Roma, bardzo proszę. Pani doktor. Proszę Państwa, pracuję w Uniwersytecie Adama Mickiewicza, a dokładniej na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu, a więc po sąsiedzku. Mieszkam w Poznaniu, no ale tak się złożyło, że właśnie pracuję w Kaliszu i tam aktywnie uczestniczę w edukacji studentów pedagogiki. I jestem pedagogiem wykształcenia i socjologiem, w związku z tym moje zainteresowania właśnie idą w tym kierunku. Chciałabym powiedzieć tutaj Państwu na temat aktywności edukacyjnej dorosłych. Kiedyś będąc na konferencji gerontologicznej, jeden z profesorów mówi, dlaczego oczywiście profesor już w takiej dojrzałej dorosłości, mówi, dlaczego na nas mówi się ludzie starsi. To mnie się bardzo podobało. Mówi, przecież my jesteśmy także ludźmi dorosłymi. No ale taka jest faza cyklu życia, jak to dzielą socjologowie na dzieciństwo, młodość, dorosłość i starość. Każdy przechodzi przez tą fazę cyklu życia. Poproszę. Otóż, czy osoby, ta aktywność edukacyjna dorosłych, tak jak powiedziałam, przeżywa ten swój renesans. Tu można by było postawić pytanie, nie wiem, czy tam na końcu chyba za małe literki, ale to ja przeczytam. Czy dorosłe osoby są w stanie uczyć się efektywnie? Można by było otworzyć tutaj dyskusję. Odpowiedź jest twierdząca na to pytanie. Jest to właściwie podstawą tworzenia systemów edukacji, kształcenia zawodowego, które jest swoistą inwestycją w ludzi dorosły, mimo postępującego procesu starzenia się biologicznego, przez całe życie dysponuje znacznym potencjałem rozwoju i możliwości uczenia się. Badania lat 80. nad uczeniem się nowych treści przez młodzież i osoby starsze wykazały, że ludzie zachowują zdolność uczenia się do późnego wieku pod warunkiem, że metody edukacji są dostosowane do poziomu i właściwości ich sprawności intelektualnej. Skuteczność uczenia się zależy przede wszystkim w pierwszym rzędzie od doświadczeń edukacyjnych w życiu i aktywności w gromadzeniu wiedzy. Ten umysł ludzki to taki pojemnik. Pojemnik, który im więcej otrzymuje, tym więcej gotów jest przyjąć bez zagrożenia przeciążenia. Jeżeli się go nie obciąża, staje się mniej sprawny. Mądrość to przede wszystkim wynik połączenia dużej wiedzy ze sprawnym, wnikliwym myśleniem i racjonalnym zachowaniem. Będziemy chcieli i w takim gronie, tak w zacnym gronie, chciałam podziękować za możliwość wysłuchania. Nie wiem, może coś zainteresowało Państwa, może nie, ale uważam, że można się uczyć do końca życia. I na to stawiamy lifelong learning. To są te strategie, które w tej chwili niemalże przez wszystkie samorządy, a szczególnie przez Uniwersytety Trzeciego Wieku są preferowane. Dziękuję Państwu za uwagę i cierpliwość. To ja mówię model. Jeśli
Vortrag ganz ungewöhnlich beginnen. Und zwar mit der Feststellung, dass ich nie gedacht hätte, dass ich in Polen einmal einen Vortrag halten werde. Szanowni Państwo, chciałbym na początku mojego wykładu powiedzieć Państwu, że w życiu nie wyobrażałam sobie, że ja kiedykolwiek w Polsce będę prowadził wykład dla Państwa. Und ich halte diesen Vortrag nicht vor irgendwelchen polnischen Bürgern, sondern vor guten Freunden. I on będę mówił nie o polskich obywatelach, tylko o polskich przyjacielach. Das ist für mich ein sehr gutes Gefühl. I naprawdę muszę powiedzieć, że robię to z wielkim uczuciem. Und ich danke Frau Zachowska Reinschak sehr herzlich für das Übersetzen in das Polnische. Czy będzie około wiosny, prawda, czy tam około lata, to jest twoja sprawa.
jak to będzie wyglądało? Twoja sprawa, prawda? I oczywiście nie gniewamy się, broń Boże, jak tam, prawda, będzie może mniej osób i tak dalej. Fajnie jest, że się spotykamy, prawda? I że będzie, czyli września. Podziękuję za zaufanie. Będę starał się, żeby było jak najlepiej. Nie zawieść waszych oczekiwań. Ale jeszcze raz, nie wiem, czy jesteśmy w stanie dogonić Józka. Ale postaramy się. Gdybyś nie był za tego, to postaramy się, jako żeby było jak najlepiej. Proszę koleżanek i kolegów, tylko że mam dwie prośby. Pytanie. Pierwsze pytanie. Czy termin, ten, który jest teraz, czy on był bliżej wiosny, żeby było trochę cieplej? Bo chciałbym zapytać, czy w tej chwili taki powie, żebyśmy w terenie byli. Józefa jeszcze wiosny nie jest, to jeszcze nie jest wiosny. Ale w takim terminie kwietniowym. Ale chciałbym prosić o sugestie, propozycje tematów czy zagadki, które uważalibyście, że które powinniśmy omówić. Tak byście na nasz adres wejdziecie, króciutko proponujemy na trzecim forum to. Będę bardzo zobowiązany. Tych, którzy mnie tu wystawili, to będę im pamiętał. Jeszcze raz o to bardzo serdecznie prosimy, tak? To wszystko na razie, co mamy. Dziękuję bardzo. Ogniska już do gasa, braterski wiosny krok. I tatki uści z rąk, kto raz przyjaźni po. Nie będzie trwonił słów, przy innym ogniu inną noc do zobaczenia znów. Nie zbraknie tej przyjaźni szar, co połączyła nas, nie pozwoliby, by ją starł. Kto raz przyjaźni poznał moc, nie będzie trwonił słów. Przy innym ogniu, inną noc we wrześni do